Witam wszystkich serdecznie. Za chwilę zobaczycie świetną powtóreczkę w grze World of Tanks, ale na konsoli. Jak wiadomo, nie tylko z PC-ta pokazuje super powtórki, ale również można pokazywać z konsoli, czy też z gry World of Tanks Blitz. W tym odcinku świeżak, witaj serdecznie. Siemanko wszystkim, cześć Faja. Zrobi chyba po raz pierwszy dwa medale w tej bitwie. Na razie nie mówmy jakie, tak? Zgadza się? Jasne. Te dwa medale to po raz pierwszy zrobiłeś? Po raz pierwszy, tak. Tak jest. Na czołgu lekkim 6. tieru francuskim AMX-12T. Jest to mapa Przedmieście, tak? Tak. Tak jest. W zasadzie powiem ci szczerze, że ta mapa wygląda prawie identycznie jak w grze World of Tanks na PC-tach, bo jak wiadomo, gra World of Tanks na konsoli i gra World of Tanks na PC-ty sporo się różni. Są inne mapy na konsolach, nie? Tak jest, no różnica jest kolosalna co do mapy, ogólnie co do grafiki i no niebo a ziemia, nie? A czy w pewnym momencie konsola była chyba lepsza graficznie, tak mi się wydaje, kiedyś tam, kilka lat temu, nie? Tak coś mi się wydaje. Później jak wszedł już World of Tanks 1.0 na pecety, to chyba graficznie już pecet lepszy. Tak. Dobra, opowiedz może, a dlaczego jesteś świeżakiem na w grze World of Tanks? A świeżakiem jestem, bo ksywa świeżak się ciągnie za mną od czasów szkolnych. Mianowicie zmieniając szkołę przeszedłem do nowej klasy, no i taką ksywę otrzymałem od uczniów, a że świeżak był zajęty, tak sobie wpisałem świeżaków i no i taki nick zatwierdziłem. Okej, okay. Przedmieście, bardzo mobilny lajcik z magazynkiem francuski. No i na początku, jak było widać, próbowałeś coś tam wyspotować. Teraz ostre ataki, ruszyłeś już ostro na wrogie pojazdy. Jak ty planowałeś właśnie w tej bitwie? Jaki miałeś pomysł na tą bitwę? Co pierwsze właśnie chciałem podjechać tutaj pod górkę na D4, D5 w te okolice, żeby wyspotować jak najwięcej czołgów się da, a później, że nie gram tym czołgiem statycznie, nie potrafię nim stać w miejscu, lubię grę dynamiczną, więc starałem się podjeżdżać i po prostu ostrzeliwać wroga albo go prowokować. Tak jak właśnie tutaj, co mamy teraz pokazane, wyjechał po prostu na mnie, napalił się na mnie, no i magazynek w niego został wyładowany, a że czołg jest malutki i ciężko go trafić, także można szybko się nim schować, nie? Tak, jeszcze tylko powiem dla tych, którzy nie wiedzą, co się dzieje na konsolach. Przed bitwą poinformowałeś mnie, że macie tak zwane czołgi, drzewko czołgów najemnych, tak? Czy najemniczych. Tak, najemniczych. No, dokładnie. Czyli to są takie jakby, nie wiem, połączone różne czołgi, tak powiedziałeś, że połączone na przykład T-29 z T-32, coś dokładnie. Takiego, nie? Hybrydy zwykłych czołgów, nie? Typu na przykład czołg lekki T-49 z chałupicą od Sheridana i z mobilnością od Sheridana. Z tego co, albo na przykład mamy czołg T-50, nie T-50, przed T-57 Heavy. Jest to bodajże T-50. No, ten medic 9 tieru. Armatą od T-57 Heavy, nie? Magazynkowa. Mm-hmm. No i to są takie, no, hybrydy. Nie to czołg, nie to wydra, że tak się wyrażę. I żeby je zdobyć, należy robić zadania, tak? Oczywiście, tak. Wtedy co jakiś czas są na przykład dostępne dwa kontrakty i w zależności od nas możemy jeden z dowolnych kontraktów sobie wybrać i wtedy musimy wykonywać zadania, które nam zleci Wargaming. No i w grze World of Tanks na konsoli chyba nie ma czegoś takiego jak XVM, jak mody, nie? Nie ma. Czyli nie ma. Tu każdy gra, można powiedzieć, na czystym kliencie. Tak. Nie ma w ogóle żadnych jakichkolwiek dodatków, które możemy sobie legalnie pobrać. No a nielegalnie nie pobierzemy z tego względu, że konsola jest ograniczona i nie będzie po prostu funkcjonowało, ani nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek dodać, więc każdy gra manualnie i
jedynie co, to nauka na przykład o danym czołgu, gdzie ma magazyn, załogę i tak dalej, żeby moduł uszkodzić, nie? Mhm. Zostały dwie artylerie, ty zostałeś z niszczycielem czołgu. Ile masz zniszczonych pojazdów? 6. No jak wiadomo, AMX-12T jest bardzo przyjemnym pojazdem, ale tych pocisków nie ma ogromną ilość. Zostało ci 6 pocisków i dwie artylerie. Tak. A właśnie to jest jeden z tych medali, który właśnie nigdy nie miałeś, czyli medal Fadina. Dokładnie. No i nie przeszło. Tak, a tutaj się wycofałem właśnie, bo obawiałem się, bo to francuska artyleria i ona szybko strzela. Obawiałem się, żebym po prostu kontry nie dostać. I już liczyłem na pomoc tego niszczyciela, ale on chyba zawróci jeszcze i pojedzie w ogóle gdzieś w jakiś drugi koniec mapy, więc zastanawiałem się, kto w ogóle gra na tym i ja już stawiałem na porażkę, bo jeżeli tamten by wyjechał, druga bodajże artyleria, to jest M144, to ściąga go po prostu na hita, nie? I patrz, losowanie... 11 i 2, ale jednak udało się staranować, mimo to, że jesteś bardzo lekkim czołgiem. Było to oczywiście niebezpieczne, ale ty miałeś o wiele więcej HP, a on tylko 11, więc udało się. Kolejna artyleria, ale tylko 2 pociski. Tak jest. I właśnie tutaj jeden gracz mi zaraz podpowie, gdzie jej szukać. Ja tu jeszcze spojrzałem na mapkę. On mi zaświecił kwadrat, o właśnie mi teraz pokazał, H0, więc udałem się właśnie w tamtą stronę, ale po chwili pomyślałem, że jeżeli ona by tam stała, a ja jeździłem pomiędzy tymi budynkami, więc bym ją wyspotował, bo mam dobrą załogę po prostu, a mapka jest bardzo mała. No to zobaczymy. Ty grasz na padzie, tak? Tak, oczywiście. Jest możliwość właśnie teraz przełączenia się na na klawiaturę i na myszkę, ale manualnie chyba nie dałbym rady. Nie próbowałem nigdy, ale wolę, przyzwyczajony po prostu. Kwestia jest przyzwyczajenia. Oczywiście osoby, które grały tylko na peceta, no to wiadomo, z myszką i klawiaturą będą czuli się pewnie, ale ty już rozegrałeś chyba sporo tych bitew na konsoli, nie? Około 14 tysięcy. No i jest artyleria, 2 strzały. I kolejny. I udało się. No i zobaczmy teraz wyniczek. Taka ciekawostka właśnie, jeżeli chodzi o te medale, bo zaraz zobaczycie. Mamy medal. Właśnie. Fadina i Kołobanowa. Tak jest, nie. Nie? A, nie, czekaj, co to za medale? Ridley Waters? No. Ridley Waters, Paskuciego, Fadina, Devastator, Specjalista. A ten koło Ridleya i Paskuciego pośrodku? Pośrodku, tu jest Paskuci, Fadin, Ridley Waters i Devastator. Aha, okej. Pomyliło mi się. Dobra, no to jak widzieliście, tak kolega świeżak zagrał na AMX-ie, na konsoli, na padzie, jak widać da się grać, nie trzeba mieć klawiatury, to jest kwestia oczywiście przyzwyczajenia, ja sobie nie wyobrażam oczywiście, jak można grać w jakieś strzelanki typu Battlefield na padzie, ale myślę, że się da, nie? Da się naprawdę, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek grał kilka miesięcy na tylko włącznie na padzie, to da się. Mhm. Ja tak tylko poinformuję, że właśnie przed chwileczką zostałem podłączony wreszcie w światłowód. Przez prawie 9 miesięcy byłem na radiówce. Uploadowanie filmu na YouTube to były 3 godziny. Upload w ogóle był bardzo słaby. Dziś już normalnie, spokojnie, jeżeli będę miał ochotę i czas, mogę sobie grać i streamować, jeżeli będziecie chcieli sobie pooglądać. Do tej pory nie było to możliwe. No i oczywiście fajnie się będzie uploadować filmy, no i super się cieszę z tego powodu. No i tyle w zasadzie. Ja bardzo dziękuję, świeżak, za pokazanie bitwy.
To nie wiem, czy byś tam chciał kogoś pozdrowić. Oczywiście. Chciałbym pozdrowić moją kobietę Violetę oraz mojego kolegę modelarza Kajetan. Pozdrawiam cię, cały Śląsk. Dzięki bardzo. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.